Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i goszczę dzisiaj u siebie Krystiana Górniaka. Już jakiś czas rozmawiamy o różnego typu cubach. Tym razem chciałem porozmawiać o czymś takim. Wyjątkowo ciekawy egzemplarz wybrałeś, zresztą chyba wszystkich, które dzisiaj przyniosłem. Tak, każda jest inna. Tak. No więc ja krótko opowiem, jest to tutaj z takim lekkim ażurowym zdobieniem i podrzeźbieniem, suba ze stali, okrągła. No i mamy tutaj postać, która, no cóż... Tak, ciężko się do końca domyśleć, co to jest za postać, natomiast atrybuty, które widzimy na tej cubie... No, to jest tykwa i koń oprócz tej postaci, więc... Ja tej historii nie znam, więc może mi ty tutaj mi oświecisz, mi powiesz, bo no, na rewersie jest po prostu widoczek, ale to jest standardowo. Tak. W każdym razie na tej części suby, która była zwykle bardziej zdobiona, właśnie mamy te trzy symbole i ja nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale... Już mówię, Michała. Jako, że mamy konia, tykwę i człowieka, wiemy, że jest to historia Ciokworo, jeżeli dobrze wymawiam, przepraszam, ale nie jestem do końca pewny. Był to jeden z nieśmiertelnych chińskich, tak zwanych sennin, którzy żyli w górach. Każdy z nich miał jakieś swoje własne atrybuty. Akurat ten nieśmiertelny posiadał magiczną tykwę, z której wychodził koń lub osioł, to zależy od wersji. I ten koń mógł zabrać go nawet w najdalsze zakątki królestwa w zaledwie chwilę. I tutaj właśnie widzimy tykwę. Taki której... podręczny teleport. Tak, coś ja takiego... Ja chyba słyszałem tą wersję z osłem i tak nie skojarzyłem, bo w sumie to znam nawet tą legendę, ale nie wpadło mi, że ta... Że tutaj zamienią osła na konia i tak dalej, ale rozumiem, że to jakieś tam wersja japońska. Tak, różne wersje tej legendy są. Tu jest jeszcze o tyle dziwne, że nasz sennin łapie konia za nogi, co tak. Też jest dosyć nietypowym przedstawieniem. Natomiast mimo wszystko, z racji na to, że są te trzy symbole, to zakładamy, że jest to ten Ciokworo sennin. Ale no, też tak ma takie przedstawienie jest, tak, przedstawienie jest na tyle nietypowe, że pewności na 100% nie mamy, natomiast suba jest po prostu bardzo ładna, bo widzimy doskonale konia, widzimy człowieka, który łapie go za kopyta. Tak, i ten bukłak z tykwy. Tak, i zobacz sobie jakość tego wszystkiego, bo to jest dosyć mała suba, a mimo wszystko nie mamy wątpliwości, znaczy widać sierść, widać kopyta, widać twarz, czapkę ze złota. No ładnie to jest wszystko podrzeźbione. Tutaj nawet, słuchaj, jest... no tak, jest umaszczenie tego konia pozłocone. I fragment szaty, prawda, tego mędrca chińskiego również. On jest właśnie w takim braniu i nakryciu głowy, w jakim zwykle przedstawiano Chińczyków. No, ciekawe to jest, powiem ci, i bardzo, bardzo fajna suba. Dość małych rozmiarów, ale jest bardzo pięknie wykończona. Tutaj są jakieś w ogóle fragmenty srebrzeń też na korze drzewa dla urozmaicenia. No, jest to bardzo, bardzo detaliczna robota. Dobra, bardzo, bardzo ciekawe znalezisko, jestem z niej niezwykle zadowolony.